Morciulki! Przed zaczęciem tego filmu chciałbym was, z przyjemnością swoją drogą, poinformować o tym, że ja współpracuję z marką sklepopon.com. I moi kochani, z przyjemnością was o tym informuję, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy, na tym kanale tych opon troszeczkę znika. Ja się zaopatrzam w sklepie opon i do tego chciałbym również zachęcić was. Jeżeli teraz macie przed sobą zmianę opon z letnich na zimowe, a to dość rozsądne, bo jak wszyscy doskonale wiemy... Aha, ale urwał! Na śniegu rozwalić auto nie jest trudno w momencie, kiedy na letnie opony nie zmienimy. Sklepopon.com gwarantuje wam dostawę w bardzo fajnym terminie, gwarantuje wam bardzo fajne rynkowe ceny i gwarantuje wam olbrzymi asortyment opon, którym dysponuje. Dodatkowo możecie skorzystać sobie z kodu BUDDA i dostaniecie jeszcze do tego mały bonusik. Zapraszam was więc do linku w opisie sklepopon.com. Jeżeli przed wami teraz zmiana, jeżeli chcecie się zaopatrzyć, opony mają praktycznie do wszystkiego i praktycznie każdej marki. Zaczynamy. A zaczynamy i to nie byle co. Co z elementem Lambo, który odpadł? Czy opowiem historię o swoim uzależnieniu od gier w przeszłości? Czy zabiorę was na działkę, na której zaczynamy budowę siedziby kanału? Oraz finalnie sporządzimy listę wszystkich moich samochodów, również tych, których do tej pory nigdy nie pokazywałem, czyli odpowiem na pytanie, ile mam samochodów i gdzie one się znajdują. Masz parcie na szkło, jesteś atencyjna, lubisz kamerę, nadajesz się do tej roli idealnie. Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w materiale, który uznałem, że na tym kanale... O, jest i drugi wariat, który ma parcie na szkło. Który uznałem, że na tym kanale jest co jakiś czas potrzebny. Co jakiś czas jest potrzebne to, abyśmy po prostu ze sobą pogadali i abym odpowiedział na pytania, które są najczęściej pojawiającymi się pytaniami. Tutaj, w komentarzach, na YouTubie, na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy sobie, moi kochani, od razu z tematem, nie będziemy przeciągać i pytanie numer jeden, które jest bardzo często zadawanym pytaniem, które pada do mnie w momencie, kiedy spotykam się z kimś na mieście i na przykład chcę sobie zrobić zdjęcie, to zawsze na koniec pyta, co z elementem Lambo, który odpadł? I moi kochani, ja już wam wyjaśniam, że ten element marka Lamborghini wymieniła mi na gwarancji i uważam, że to bardzo w porządku zachowanie. Taka listwa karbonowa to wydatek rzędu 28 tysięcy złotych. Na chwilę obecną nie zapłaciłem za to ani złotówki i powiem wam szczerze, że bardzo się z tego powodu cieszę i uważam, że tak powinno być. Gdybym miał przedstawić jakiekolwiek zastrzeżenia związane z całym tym tematem, to uważam, że nie powinno być tak, że ja mieszkam w Krakowie, autoryzowany serwis Lamborghini znajduje się w Warszawie i ja na swój własny koszt muszę lawetą zawieźć to auto do Warszawy. Tam, co prawda, za darmo i chwała marce Lamborghini za to, zostaje wymieniony ten element, a następnie ponownie muszę zabrać samochód z Warszawy do Krakowa i cała logistyka zamkniętą lawetą, to wydatek od 2 do 3 tysięcy złotych w jedną stronę. Także, moi kochani, podsumowując, element został wymieniony, z elementem jest wszystko w porządku. Lamborghini zobaczycie już za tydzień w filmie, który uważam, że ma potencjał na zostanie najlepszym filmem w historii kanału. No a my lecimy już z pytaniem numer 2. Z przyjemnością informuję, moi kochani, że na tym kanale nie ma pierdolenia. Na tym kanale nie ma miękkiej gry, tutaj nie będzie tak, że tytułowe pytanie ja dam gdzieś na 5., 6., 7. czy 8. miejsce i będziecie musieli go szukać albo obejrzeć cały materiał. Od razu z tą tytułową sprawą przychodzę do was teraz, na samym początku. Pytanie numer 2. Co z tematem działki i hali, który zapowiadałem na Instagramie? Moi kochani, pierwszy raz w historii tego kanału witam was bardzo serdecznie i przedstawiam wam działkę, której od jakiegoś czasu jestem właścicielem. Moi kochani, działka o powierzchni 1,8 hektara, czyli 18 tysięcy metrów kwadratowych. Działka, moi kochani, dwupoziomowa, jak widzicie teraz na przebitce z drona. My znajdujemy się na nasypie u góry. Łącznie pochłonął on blisko 800 wywrotek ziemi. Następnie spadł w dół, nad którym w przyszłości chciałbym rozwiesić, uwaga, most, który będzie prowadził na drugą część działki, a na granicy lasu w przyszłości chciałbym postawić swój własny dom. Tutaj, gdzie teraz jesteśmy, inwestycja już się zaczęła. Mam nadzieję, że inwestycja skończy się jak najszybciej będzie to możliwe. Inwestycja, moi kochani, polega na hali. Hali, która zaczyna się przy płocie, ma głębokość 10 metrów, następnie 30 metrów wzdłuż, a następnie 10 metrów z powrotem. Co za tym idzie, mamy 300 metrów kwadratowych powierzchni, na której w końcu będziemy mogli trzymać swoje samochody, która będzie miała być bazą do tego, co będziemy robić dookoła budowania fur, serwisowania fur i wszystkiego, co związane z tym kanałem na YouTubie. Z przyjemnością informuję, że baza, moi kochani, będzie
dwupoziomowa. 200 metrów na pierwszym piętrze. Nie 300, żebyśmy nie zajęli całej powierzchni. Chciałbym, aby było jak w Tokio Drifcie. W momencie, kiedy oni stali na tej antresoli i widzieli samochody pod spodem, ja jako dzieciak wtedy się w tym zakochałem. A teraz chciałbym zbudować coś takiego tutaj, na tej działce. Wy w tym momencie, moi kochani, widzicie rendery, które pokazują to, w jaki sposób cała ta hala jest zaprojektowana. Mało tego wszystkiego, przed tą halą jest również, zobaczcie tutaj, gdzie teraz jest nasypana ziemia, całkiem sporo miejsca. Chciałbym, aby to miejsce móc wykostkować, aby w każdej chwili móc zawsze tutaj zakręcić bączka, aby móc tutaj trzymać samochody, ogrywać samochody, ugościć ludzi, którzy do mnie przyjadą. W przyszłości, jeżeli firma będzie tego wymagała, to po prostu ściągamy kostkę, dobudowujemy kolejną halę. Tam na szczycie, tak jak już wam powiedziałem, chciałbym, aby docelowo w przyszłości i kiedyś po prostu powstał mój dom. Do niego w rzeczywistości nad tą skarpą faktycznie chciałbym przejeżdżać mostem. Czy to będzie możliwe, czy nie? Mam nadzieję, że k***a, tak? Czy to będzie możliwe w przeciągu najbliższych dni, tygodni? No wydaje mi się, że nie. Mam olbrzymie uczulenie w związku z sytuacją gospodarczą na świecie do kredytów i leasingów. W związku z czym chciałbym takie coś móc podstawić za gotówkę. A gotówki wymaga to naprawdę całkiem spory worek, o ile k***a nie ciężarówkę. W związku z tym nie jest to temat na już, ale dzielę się tutaj z wami na kanale tym, co w mojej głowie się po prostu pojawia. W związku z czym, podsumowując temat pytania numer 2, jesteśmy pierwszy raz w historii kanału na mojej działce, która już jest przygotowywana pod całą inwestycję postawienia siedziby, w której ja będę swój kanał prowadził. I k***a, jest grubo, co? 18 tysięcy metrów kwadratowych. I k***a. A póki co trzeba tu posprzątać, bo jest rozp***o straszny, nie? Pytanie numer 3 i ono dotyczy sytuacji dokładnie sprzed 3 lat. Pytanie dość niewygodne, ale wcale takich nie unikam. Co z kręceniem bączków M4 na rynku głównym? Moi kochani, w tym momencie, my tutaj idąc, znajdujemy się dokładnie w miejscu, w którym ja te słowa 3 lata temu wypowiedziałem. Jak będzie bańka na tym kanale subskrypcji, to kręcę się M4 na płycie rynku głównego w Krakowie. I kurczę, chciałoby się powiedzieć, że ja się z nich wcale nie wycofuję. Moi kochani, rzeczywiście, powiedziałem to mając bodajże 40 czy 50 tysięcy subskrypcji. I ja wtedy w ogóle nie miałem pojęcia o tym, że możliwym jest to, że wbijemy ich milion. Ale w rzeczywistości mamy ich już teraz ponad milion, a ja wypadałoby się, żebym w jakiś sposób wywiązał się z tego, co wtedy powiedziałem. No i moi kochani, teraz tak, zadajmy sobie pytanie, czy warto jest to zrobić? A właściwie ja zadam to pytanie wam. Okej, wjadę tutaj, ale cała płyta rynku wpisana jest na listę zabytków UNESCO. Sprawa będzie całkiem medialna, w związku z czym medialnie będzie trzeba mnie upierdolić. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście warte jest to, abym ja tego zrobił w momencie, kiedy mogę wyrwać za to 2 lata więzienia za dewastację zabytku z listy zabytków UNESCO. Zadajcie sobie, moi kochani, pytanie, czy ja rzeczywiście powinienem to zrobić, czy wy powinniście mieć z tego bekę i frajdę, a ja później 2 lata nie będę wrzucał dla was filmów. Zadajmy sobie, moi kochani, pytanie, czy to jest warte zachodu. Właściwie to ja zadaję to pytanie wam. Ja, moi kochani, w mojej głowie cały czas mam to, żeby w jakiś sposób to przekminić i to zrobić. To jest wyjście numer 1. Wyjście numer 2, moi kochani, to jest to, żeby wam w jakiś sposób wynagrodzić to, że rzeczywiście odpuszczamy ten temat po to, żebym po prostu nie poszedł do puchy. To jest wyjście numer 2. I oczywiście to nie będzie jakaś tam pierdoła typu, nie wiem, kurde, że skoczę na bungee czy coś w tym stylu, bo to jest w ogóle tego nie warte. To musiałoby być coś specjalnego, więc dajcie mi znać, czy może zastąpimy to jakimś mega grubym specjalem, naprawdę takim grubasem. A jak ja już mówię, że coś będzie grubasem, to musi być grubasem, okej? Umówmy się. Albo opcja numer 3, czyli wjeżdżam i to robię, a będziemy się martwić kiedy indziej. To jest opcja bardzo ryzykowna, moi kochani. To jest opcja, która może się skończyć grubym przypałem, ale nie mówię kategorycznie nie. Także moi kochani, zastanówmy się, to było pytanie numer 3, to była odpowiedź dotycząca tego i ja odbijam teraz pytanie do was. Co robimy? Jak to robimy? Jak to k***a robimy? Nie wiem. Odpowiem wam teraz na 4. pytanie, które możecie albo traktować poważnie, albo na bekę. Powiem wam szczerze, że ja z perspektywy czasu jakoś specjalnie się tego nie wstydzę.
Wręcz uważam, że na przykład całkiem sporo języka angielskiego, na tyle, na ile w ogóle go umiem, nauczyłem się dzięki grom wideo. A pytanie numer 4 to, czy opowiem historię o swoim uzależnieniu od gier z przeszłości. Tak jak mówię, ja się już tego jakoś bardzo nie wstydzę. Rzeczywiście grałem bardzo dużo, rzeczywiście nie zdałem klasy w gimnazjum przez to, ile grałem. Taki mój najsłabszy dzień treningowy, w cudzysłowie, to było 12 godzin. Standard to było 14, a bardzo często zdarzało się również, moi kochani, granie po 17 godzin dziennie, później kima i z powrotem 12, 14 albo 17. Ja grałem w Call of Duty, zdecydowanie najwięcej swojego czasu poświęcałem na Black Ops 2. Bardzo dużo grałem też w Modern Warfare 2, tą starą pierwszą, natomiast Black Ops 2 to było zdecydowanie gra, na której ja spędziłem tysiące godzin, dziesiątki tysięcy godzin, bo łącznie w grze spędziłem w okolicach 400 dni. 400 dni samej rozgrywki nabił mi licznik. I mam tutaj akurat dostęp do takiego konta, na którym byłem tylko i wyłącznie snajperem. To jest bardzo fajna ciekawostka, moi kochani. Chodźcie tutaj bliżej, pokażę wam coś. Wchodzę sobie w swój combat record na Black Ops 2. To jest tylko i wyłącznie konto, na którym grałem ze snajperką. I moi kochani, ci, którzy z was grali w CS-a albo grali w właśnie Call of Duty, czy którzy grają teraz w Warzone'a, czy coś w tym stylu, na pewno będą wiedzieli, o co chodzi. Ja z jednej snajperki, moi kochani, zabiłem 230 820 osób, 45113 razy trafiłem w głowę i miałem KD 1,34 na plusie. Łącznie fragów na tym koncie mam, moi kochani, 357205, 13070 razy wygrałem. Więc to jest tylko i wyłącznie konto, na którym ja grałem ze snajperką, to jest konto, na którym zdecydowanie grałem najwięcej i to jest konto właśnie, które jakby, o które najbardziej dbałem. No jak widzicie, minęło już 10 lat, odkąd ja tak grałem, a dalej mam do niego dostęp. Także, no jakby odpowiadając na to pytanie, opowiadając tą historię, no to rzeczywiście grałem olbrzymio dużo, miałem aspiracje, aby dołączyć do dużych zespołów, do Face Clanu, który na dzisiaj jest naprawdę absolutnym gigantem. Brałem udział w Recruiting Challenge tamtych czasów, brałem udział w zawodach, chciałem też jeździć po innych krajach do zawodów i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i później trzeba było z tego wydorosleć, trzeba było się zająć dorosłym życiem. Gdzieś tam jak przyszła ta 17, 18, granie poszło w odstawkę, a teraz tylko raz na jakiś czas, zresztą jak możecie sobie tutaj zobaczyć, nowy Modern Warfare 2, plus do tego czasem Warzonik. Także, moi kochani, rzeczywiście przyznaję się bez bicia i z ręką na sercu, byłem no life'em, nie miałem życia i w ogóle się tego nie wstydzę, napi***ałem jak szalony. Piąteczka, moi kochani, nie zwalniamy tempa. Dlaczego ciągle odmawiam walki na fame? Otóż, moi kochani, już wam wyjaśniam, a zasiądę sobie tutaj, gdzie wiele lat temu siedziałem, na przerwie. Przerwie od czego? Przerwie od roboty. Przerwie od roboty gdzie? Tam, na rogu. Był, moi kochani, kebab. I w tym kebabie ja, moi kochani, wyciągałem mniej więcej 2000 zł miesięcznie. I powiem wam, że w momencie, kiedy wtedy kroiłem mięso, ogórki, bułki i wydawałem to klientom, nie sądziłem, że kiedykolwiek odrzucę ofertę zarobienia miliona, półtorej albo 2 milionów złotych. To też nie jest, moi kochani, tak, że ja codziennie dostaję telefon od Boxdela, Wojtka Goli, pana Krzysztofa Rozpary czy pana Pasternaka, czyli ogólnie z fejmu, z informacją: proszę Kamil, zawalcz to, tamto, stramto. Nie, to tak nie wygląda. Ja wiem, że w każdej chwili mogę się odezwać, że chcę zawalczyć, wiem, na jakie pieniądze mogę liczyć i wiem, moi kochani, że taka walka cały czas jest bardzo atrakcyjna. Ale, moi kochani, ja wcale nie mam zamiaru takiej walki podejmować. Dlaczego? Ano dlatego, że postaci, które się tam nie sprzedały, jest coraz mniej i uważam, że takie postaci są coraz bardziej w cenie. A oprócz tego, moi kochani, ja cały kanał i wszystko to, co dookoła niego, robię jakby dla odbiorców. No bo umówmy się, że to dla was, czyli dla moich odbiorców, ja tworzę te rzeczy. Dzięki temu, że wy to oglądacie, my możemy robić te rzeczy coraz grubsze. I teraz, jeżeli większość z was wcale nie chce, żebym ja szedł do fejmu i się bił, to dlaczego miałbym to zrobić wbrew moim odbiorcom? I na przykład 70% moich odbiorców byłoby z tego niezadowolonych. I tak dalej, i tak dalej. To tak nie działa. Jeżeli będzie ciśnienie moich odbiorców na to, że wy chcecie, żebym ja zawalczył, chcecie zobaczyć, jak sobie daję radę, chcecie zobaczyć mnie w walce, w oktagonie, to wtedy już nawet nie chodzi o to, czy to będzie milion, 2 miliony, 4 miliony, czy 5 milionów, chociaż te, powiedzmy, że 4-5 milionów by mnie przekonały, tylko będzie chodziło o to, że wy chcecie, żebym ja to zrobił, a ja dla was to zrobię. Więc odpowiedź jest, moi kochani, taka, jak słyszeliście przed sekundą. My, nie przeciągając, lecimy już z kolejnym pytaniem, a was zostawiam na parę sekund z kadrem miejsca, w którym ja, arcybiskup Labuda, byłem wtedy arcybiskupem kebaba. Czas na pytanie numer 6, czyli to, kiedy wyjdzie zapowiadany numer, który nagrałem razem z Wactojem. Chodzi o ten numer?
Co prawda, jointy walę, ale gumę palę. Buda, jestem za ilegalem. Wypinale, tak gruby balę. Tam łapię fazę jak w karnawale. Rolex, Aventador, Lidla, klapek. Udowadniam tylko, że mam wyjebane. Tak, moi kochani, chodzi o ten numer i moi kochani, ten numer jest gotowy już blisko pół roku, tylko po prostu z Wactoją totalnie nie mamy czasu, żeby się złapać. Jak on nie ma koncertu, nie kręci żadnego innego klipu, to ja nagle jestem gdzieś w Rumunii. Jak ja wracam do Polski, mam 1-2 dni, żeby nagrać jakiś zajebisty klip, no to akurat Wactoja na przykład kręci inny klip albo gra koncert na drugim końcu Polski. Zwyczajnie nie możemy się zderzyć, a chcemy zrobić coś zajebistego. W związku z tym numer jest gotowy. Jak w końcu będzie nam dane, żeby się złapać, to przyjdzie na to czas, zrobimy to. Widocznie tak miało być, na wszystko przyjdzie czas. No i k***a, kończąc tą piękną puentą, to jak będzie, to będzie. Cierpliwi dostaną ucztę dla ucha i oka, jak klip zrobimy. Lecimy z siódmym pytaniem. Siódemeczka to pytanie, ile kosztował najdroższy film w historii tego kanału. I moi kochani, mam dla was fajną propozycję. Opowiem wam, ile kosztują takie dość drogie filmy na tym kanale. Natomiast nie będziemy brali pod uwagę kosztu zakupu samochodu do danego filmu. Czyli na przykład podaję, nie wiem, nie podajemy jako najdroższy film w historii kanału zakupu Lamborghini Huracan STO, bo tam największym tym kosztem rzędu 2 miliony złotych jest sam ten Huracan. Ale nie bierzemy tego pod uwagę. Czyli na przykład filmu z Nukiem też nie bierzemy pod uwagę, no bo nie bierzemy jakby tej kwoty 800 tysięcy za budowę Nuka do realizacji filmu. Przedstawię wam drogie filmy, które były same w sobie drogie, jeżeli chodzi o logistykę i ich nagranie oraz możliwość ich nagrania, a nie sam zakup. I teraz tak, na pierwszym miejscu mamy film, który był bardzo drogi, ale umówmy się, że tam bardzo duże koszta zrobiła ta nasza w cudzysłowie zachcianka, bo bardzo chcieliśmy lecieć tym prywatnym odrzutowcem i spełnić swoje marzenie. I powiedzmy, że ta zachcianka to była połowa tego lotu tym odrzutowcem, bo druga połowa to była chęć pokazania wam czegoś tak bardzo niestandardowego i przesunięcia znowu granicy na polskim YouTubie dalej o ten prywatny odrzutowiec. I moi kochani, samolot to był koszt rzędu 117 tysięcy złotych netto. Transport dwóch Aventadorów do Włoch to było 27 tysięcy złotych netto. Paliwo 5 tysięcy złotych netto. Realizacja jako kamery i tak dalej 10 tysięcy złotych. Baza hotelowa 6 tysięcy złotych. I sumę mamy 160 tysięcy złotych netto. Moi kochani, to naprawdę jest całkiem sporo, ale umówmy się, że patrząc na historię kanału z ostatniego roku, teraz wam się wyświetlają te miniatury i tytuły, to jest jakaś k***a abstrakcja, co my czasem dla was wrzucamy. Jak nie Mavericka na gąsienicach, to kręcimy w Czarnobylu i do tego za chwilę przejdziemy. Jak nie to, to dwa Aventadory wjeżdżamy właśnie do Włoszech. Jak nie to, to nagrywamy dla was serię odcinków ze Stanów Zjednoczonych, w których się nie i naprawdę robimy wszystko, co naprawdę w Stanach kosztuje duże pieniądze. No więc tak jakby, to nie jest tak, że ja to gadam nieskromnie, tylko po prostu no tu jest totalny rozpie... na tym kanale, więc rzeczywiście, żeby przesuwać ten content, te granice, no to musimy też przesuwać te granice, moi kochani, finansowe. I teraz, żeby nie było tak, że tylko podałem tamten przykład jako taki drogi film 160 tysięcy, w którym była ta zachcianka właśnie w postaci tego odrzutowca, no to mamy Czarnobyl i moi kochani, tam była realizacja, oczywiście nie liczę kosztu jakby budowy Nuka, no bo to tam 800 koła, no to już liczyłbym film, tam 900 tysięcy na przykład, to nie o to chodzi. Sama realizacja w postaci te łapówki, które tam były dla tych wszystkich ludzi, transport Nuka tam na miejscu, ekipa, jako ekipa filmowa, jak widzicie na przebitkach, całkiem sporo nas tam było. Cała logistyka tego, żebyśmy mieli się tam jak poruszać, jak stamtąd wrócić, hotele, do tego wszystkiego samolot w jedną stronę, samolot w drugą stronę, dały mi koszta rzędu 65 tysięcy złotych netto. Więc powiem wam szczerze, że my bardzo często jakby na kanale realizujemy filmy, które nie wychodzą na plus, tylko które wręcz przeciwnie, idą ze stratą, jakby tak patrzeć tak excelowo, korporacyjnie, ale mam to głęboko w dupie, totalnie mnie to nie obchodzi, wrzucamy coraz mocniejsze materiały i choćby miał żreć gruz, to i tak będziemy wrzucać coraz mocniejsze, nie? Zasadniczo mamy takie podejście. Więc jakby, no kończąc odpowiedź na to pytanie, no to te filmy kosztują f***. Czasem więcej, czasem mniej, czasem się to opłaca, a czasem się nie opłaca. No i tyle. Możemy przejść do kolejnego. Pytanie numer 8, moi kochani, to jest pytanie, na którym chciałbym odpowiedzieć nie bez powodu w miejscu, w którym obecnie się znajduję. Brzmi ono tak. Co z braniem pod skrzydła młodych talentów? To miejsce, w którym ja jestem, to jest miejsce, w którym, moi kochani, ja się wychowałem.
samo centrum miasta, które na chwilę obecną rzeczywiście wskazuje na to, że jest tutaj pięknie i kolorowo. Ale zobaczcie na napis, który unosi się nad tymi drzwiami. Okręgowa Izba Lekarska. Na chwilę obecną miejsce bardzo doinwestowane. Za moich czasów, kiedy ja tutaj mieszkałem, każda z kamienic tutaj wyglądała w sposób następujący. Ale myślę, że tutaj nie ma powodu do żadnego żalenia się. Wręcz przeciwnie, na to pytanie chciałbym odpowiedzieć w miejscu, w którym ja się wychowałem i za dzieciaka, moi kochani, jeździłem na rowerze za 550 zł spod hali targowej, jeździłem do Lasku Wolskiego po to, żeby sobie poskakać na downhillu. Myślałem, że jestem królem świata, mimo że dookoła mnie były osoby na rowerach za 5, 10 czy 15 tysięcy złotych. Kopałem w piłkę, ale nie miałem, moi kochani, na zajebiste lekkie korki. Ale chciałem mieć, żyłem wielkimi marzeniami i miałem nadzieję, moi kochani, że przyjdzie jakaś firma, która mnie zobaczy, dostrzeże, nie wiem co ja sobie wyobrażałem i powie mi tak, masz tu zajebisty rower i oprócz tego sponsorujemy ci zawody. Dla nich byłoby to 10, 15, może 20 tysięcy złotych. Dla mnie byłaby to całkowita zmiana w życiu. Tak się niestety nie stało. Stety albo niestety. Może dzięki temu, że tak się nie stało, dziś jest jak jest. Ja, moi kochani, chciałbym być teraz tą drugą osobą. Czyli ktoś z was na przykład jeździ rowerem za 500 zł, a ma potrzebę jeździć rowerem za 10 tysięcy do zawodów. Masz olbrzymi potencjał w jeździe na quadzie, crossie, rowerze, na downhillu, na BMX-ie, na deskorolce, na wszystkim co dookoła sportów, ale i sportów ekstremalnych. Ja mam nadzieję, że kiedyś będzie taka opcja, abyśmy sponsorowali takie osoby. Nawet jeżeli nie będzie takiej opcji w Illegalu, ze względu na to, że wierzcie mi, moi kochani, jest nas trójka, do tego wszystkiego, moi kochani, obracanie się dookoła dużych pieniędzy, które są gdzieś dookoła Illegala, to wszystko to jest naprawdę mocna gra strategiczna i nie można tak o sobie przychodzić do firmy i mówić tak, słuchajcie, dzisiaj będziemy sponsorować chłopa za 500 tysięcy, a jutro za milion, a pojutrze w ogóle za 5 milionów. To tak, moi kochani, nie działa. Ale czy ja będę dążył do tego, żeby Illegal albo żeby jakakolwiek inna marka spod mojej ręki wspierała młode talenty? Przysięgam wam i obiecuję wam, moi kochani, że tak właśnie będzie. Czy do tego dojdzie? Sobie i wszystkim dookoła tego kanału życzę, żeby tak było. Czy na pewno się tak stanie? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. To tak, odpowiadając na to pytanie, a w tym momencie przechodzimy do dziewiątki, która jest ostatnia, ale myślę, że zresztą, słuchajcie sami. Przyszedł czas, moi kochani, na dziewiąte i ostatnie pytanie, ale ostatnie założę się, że nie najmniej interesujące. Założę się, że wielu z was interesujące w sumie z tego wszystkiego najbardziej. A mianowicie, ile mam samochodów i gdzie stoją na chwilę obecną. Troszeczkę tego jest, więc musiałem się wspomóc listą. Ja tą listę w tym momencie wam przedstawię, a wy słuchajcie. Zaczniemy sobie od Mercedesa AMG GLC 63S, samochód, który dodatkowo został wyposażony w hak i bardzo często służy nam po prostu do ciągnięcia naczepy. Stoi on u mnie w domu, w garażu, ze względu na to, że to właśnie nic, poruszam się na co dzień. Jak gada, już wam pokażę. W pełni seryjne auto. Pozycja numer 2 i pozycja, o której jeszcze nigdy na kanale nie mówiłem, to Kawasaki Z900. Moi kochani, motocykl, który na chwilę obecną czeka sobie na swój czas, czeka na sezon, ze względu na to, że w tym momencie jest po prostu za zimno. Czy nie mówiłem, że motocyklów się boję? No, oczywiście, że tak mówiłem. Czy to się zmieniło? Nie, nie zmieniło się. Motocyklów nadal się boję. Natomiast, moi kochani, do wszystkiego trzeba się przekonać. Yamaha Raptor Z900 to pozycja numer 3 i pozycja, która znajduje się tutaj, obok mojego garażu. Na tym Q&A-u masa rzeczy, o których na kanale jeszcze nie mówiłem i na deser macie kolejną sprawę, o której nie mówiłem. Na chwilę obecną stoi sobie pod drzewkiem, ale niedługo będzie stała na warsztacie. Silvia S15. Moi kochani, samochód jeszcze z kierownicą po prawej stronie. Samochód, który niedawno, bo około 2 tygodnie temu, przypłynął do nas z Japonii. Samochód, który będzie jednym z projektów, ale wszystko za jakiś czas, ze względu na to, że najpierw chcę dokończyć to, co w tym momencie jest składane. Plan na nią jest bardzo fajny, ale wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. Pamiętacie go jeszcze? Ponad 1 000 000 wyświetleń na kanale z filmu, kiedy w salonie ten samochód odbieraliśmy. Golf 8R. Golf, który ma na swoim koncie już grubo ponad 100 tysięcy przejechanych kilometrów. Golf, który jest już bardzo zmęczony. Golf, z którym nie wiem co dalej, ale na chwilę obecną stoi sobie tutaj i czeka na swoje przeznaczenie, ze względu na to, że już pracownicy nim nie jeżdżą. Lecimy dalej.
I na tyle by było pod moją Hawirą, a w tym momencie przenieśliśmy się w miejsce, gdzie będziemy opowiadać gdzie i co stoi dalej. Wspomagając się moją listą, pozycja numer 6, Silvia S15 Mona Lisa, na chwilę obecną w CK Customs. Po ostatnim uszkodzeniu dyferencjału jest ona tam na serwisie, w tym roku prawdopodobnie nie będzie już jeżdżona. Siódemeczka Lamborghini Huracan STO, no na chwilę obecną jest w tej oto naczepie. Z tej naczepy za chwilę zostanie wyciągnięte i zostanie wrzucone na garaż. Moi kochani, ono na chwilę obecną jest w naczepie ze względu na to, że dopiero wczoraj wrócili z nagrań, które wy zobaczycie za tydzień i które moim zdaniem rozniosą, ale nie o tym. Ósemeczka Nissan S13 Smurf, moi kochani, on jest na chwilę obecną tutaj, pod płachtą stoi sobie Smurfik i Smurfik, moi kochani, ma tutaj dla siebie miejsce, nie pada na niego deszczyk, a co z nim będzie na zimę, tego jeszcze nie wiem, może znajdziemy mu jakieś dogodne miejsce parkingowe. Nissan S13, ale nie Smurf, tylko The Nuke, to jest, moi kochani, 9. pozycja na tej liście, no i on jest w garażu, u góry. O tym więcej opowie wam mój TikTok. Jest 9, to pierwszy program Polskiego Radia. Dziesiąteczka BMW M3 CS. To jest samochód, który na chwilę obecną nie ma stałego miejsca pobytu, bo on jest w ruchu. Na lawecie, między Krakowem a Lublinem. Niedługo zobaczycie film dotyczący BMW M3 CS i na chwilę obecną jest on w drodze do Lublina na wszystkie tematy związane z silnikiem. Toyota Supra Stara to pozycja numer 11 i pytanie, które pojawia się bardzo często. Moi kochani, Stara Supra niedługo, mam nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych materiałów wyjedzie do was w pełni okazałości. Na chwilę obecną jej miejsce znajduje się w CK Customs, gdzie dopinamy ostatnie tematy związane z tym, co pod maską, aby było bezpiecznie, ale przede wszystkim bez awaryjnie. Toyota Supra Nova to pozycja numer 12, moi kochani, i ona również w CK Customs. Niedawno wypuściłem film dotyczący budowy tego samochodu, także jeżeli jeszcze go nie widziałeś, no to zapraszam, tam są wszystkie informacje na temat co, kiedy i dlaczego w związku z nową Suprą. Trzynasteczka to Maverick X3 i to jest sprzęt, który wczoraj, przedwczoraj dojechał z Afryki do Polski i na chwilę obecną stoi sobie na lawecie w Perfect Moto, a następnie czeka go serwis po tym, co przeszedł w Afryce. A w Afryce nie miał lekko. 14 to skuter wodny i jego miejsce również, moi kochani, jest w Perfect Moto. Na chwilę obecną na serwisie po tym, co przeszedł na Chorwacji, a on też tam nie miał łatwo na tej Chorwacji. Ogólnie. I 15, moi kochani, musimy się przenieść już w inne miejsce i to będzie dla was wspaniała ciekawosteczka. Pozycja numer 15. Można by pomyśleć BMW E46, ale wprawne oko widzi doskonale BMW M3 E46. Brudne BMW M3 E46. W moich rękach już od około pół roku. Miałem na nie bardzo fajny plan, ale zabrałem się za co innego. Zawsze chciałem mieć M3 E46, więc jak zmieniłem zdanie, to nie miałem serca go sprzedać. No i tak sobie stoi i czeka na swoją kolej. Ale tak jak mówiłem, nie wszystko naraz, w związku z czym trafiło ono do garażu podziemnego, tego oto przystojniaka, którego możecie kojarzyć z tego, że bardzo często robi mi zdjęcia. Także pozycja numer 15 to zupełnie coś nowego, a kto mnie śledzi na Instagramie, do którego teraz nazwał góry, mógł domyślać się wcześniej, z racji tego, że raz dodałem filmik związany z tym samochodem. A teraz kolejna rzecz, a właściwie kolejna sztuka, która będzie dla was absolutną nowością i myślę, że nie lada zaskoczenia. Pytam, czy spali tu gumę, a Caba mówi, spali, tylko tak delikatnie. I co? Rzucam wajchę, gaszę światło, kręcę kluczyk, otwieram drzwi. Pozycja numer 16. Pozycja jeszcze nie ostatnia, ale pozycja bardzo ważna. 1985 rok, więc ma prawie 40 lat. Ford F-150.
F-150. Ford, który w moim posiadaniu od około 4-5 miesięcy. Ford, który czeka na swoją kolej. Ford, który będzie bardzo ważnym punktem tego kanału w 2023 roku. Jaram się tym, jak bardzo dużo ciekawostek i nowych rzeczy, które ja trzymam w garażu, a nigdy się nimi nie chwaliłem, macie w tym Q&A. Moi kochani, więcej o nim, o jego historii, o tym, skąd on się u nas wziął i co z nim będziemy robić, opowiem wam w materiale, który będzie rozpoczynał temat projektu tego pick-upa. Ale już dziś, w tym Q&A-u, uważnym widzom dwoma słowami zaspoileruję to, co będzie tutaj wystawać. A wystawać dwoma słowami będzie tutaj, moi kochani, Big Block. Dziękuję i pozdrawiam. Przechodzimy powoli do ostatniej sztuki, 17. Numerek 17 i ostatnia, lecz nie najgorsza, Mazda RX-7. Budowa tego samochodu to jakiś absolutny kosmos w Polsce z uwagi na dostępność części do tego samochodu, a właściwie brak jakiejkolwiek dostępności. Mam wrażenie, że w Polsce, ale i w Europie jeździ mniej RX-7 z kierownicą po lewej stronie niż jeździ Lambo czy Ferrari. Budynek, pod którym jesteśmy i budynek, pod którym kończymy ten materiał, nie jest, moi kochani, przypadkowy. Za czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, to było gimnazjum numer 4 i to właśnie z tego budynku zrywałem się z lekcji. To właśnie w tym budynku, w momencie, kiedy raz nie zdałem klasy, słyszałem, że jeżeli nie będę się uczył, to nic nie ogarnę. Wszyscy nauczyciele, którzy tam siedzicie w środku, moi kochani, chciałbym was zmartwić. Po lewej wyświetla się w tym momencie lista 17 samochodów i tylko jeden z nich jest w leasingu. I to pierwsza sztuka. A to info dla wszystkich napinaczy. Leasing w razie W też trzeba płacić. Trzeba mieć na wpłatę własną ubezpieczenie i ratę co miesiąc. Także nawet gdyby to wszystko było w leasingu, to po co się tak napinać. Ja, moi kochani, się z wami żegnam, jaram się tym, że w tym filmie pokazałem wam tyle nowości i tyle rzeczy, które już niedługo zobaczycie na kanale. Odpowiedziałem, mam wrażenie, że na najciekawsze pytania, a w tym momencie zwijam. Wyczuwam to jakąś złą energię, nie? Mam wrażenie, że ktoś tam w środku mnie nie lubi.